tam. Jesteśmy na takim polu. Niedziela. Trochę wieje, ale zobaczymy, co wyjdzie. Ładne pole. Niedaleko znajduje się stare cmentarzysko. Zobaczymy, co wyjdzie. I do następnego. Hej. Pierwszy dołek. Tak, jest, już wyszło. Nie wiem, co to jest. Jakiś kawałek metalu. Do następnego. Oto taki gwóźdź, ale jakiś nietypowy gwóźdź, bo jakiś gruby i pewnie stary. Do następnego. Tu mam sygnał taki lepszy, ale też, ale głęboko. 23, 25. Ale wykopiemy, zobaczymy, co jest. I tak to biło na takie coś, nie wiem, to chyba jest jakiś cynk, nie cynk. Nie wiem, co to było. Miękkie. Ołów. No ale niestety trzeba wszystko kopać. Bo czasami się myli. A może coś wartościowego wyskoczyć. Do następnego. No i oto jest pierwsza moneta. Nie wiem, co to jest, bo strasznie zryta. Ale pewnie jakaś stara irlandzka. No i jest. Do następnego. I oto mamy taki guziczek. Nie wiem. Jest uszko. No, zaczyna się robić ciekawie. Tam moneta, tu guziczek. Chodzimy, zobaczymy. Może jeszcze coś fajnego wpadnie. Do następnego. Mamy oto kolejną monetę. Moneta albo guzik. Nie wiem, co to jest dokładnie. Ale są jakieś napisy. Ale raczej to chyba będzie guzik. Chyba tak, bo to łóżko było. No, ale ciekawe. Do następnego. Mamy następny guzik. Jakiś bardzo stary. Bo już prawie z niego nic nie zostało. O tak. Do następnego. I kolejne znalezisko. Nie wiem, co to jest. Jakby drut był zwinięty albo coś. Biło sygnał na żelazo. To będzie żelazo. Na bank. Tylko nie wiem, co. Oczyścimy, zobaczymy. Do następnego. No i oto mamy takie coś następnego. To zgadnie, co to jest. To nie jest moneta, to jest guziczek. Kolejny. Płaski. Nic nie widać na razie na nim. Oczyścimy, zobaczymy. Do następnego. No i proszę, co tu mamy? Monetka. Jakaś stara. Tysiąc... 957 rocznik. Wow, nieźle. Do następnego. I oto widzicie. Kolejna, albo moneta, albo guzik. Nie jestem na 100% pewny. Ale z tyłu tak jakby miało ucho, ale nie wiem. Oczyścimy, zobaczymy. Do następnego. No i mamy następny guzik.
też jakiś płaski. Przeczyścimy w domu, zobaczymy. Do następnego. No ale dzisiaj mam dzień nieużycie. Kolejna moneta. Nie wiem, co to jest za moneta, bo jest tak płaska, zjechana, że trzeba będzie w domu wyczyścić i zobaczyć. No jest super. Parę monet, parę guzików padło, super. Oby tak dalej, do następnego. Nie wiem, czy widzicie, ale wyszło coś takiego. Nie wiem, co to jest. Klamra to za dużo. Jakieś okucie. Jakaś ozdoba. Nie wiem, co to jest. Ładnie to wygląda. Ale to pewnie stare. Nie wiem, zobaczymy w domu. Takie coś. Do następnego. No i to taka wpadła ozdoba. Nie wiem, co to jest. Może sreberko. Są jakieś wzorki. Przeczyścimy, zobaczymy. Tu było ucho włamane. Do następnego. Kolejny guziczek. Ale w dobrym stanie, taki czciutki. Płaski. Na razie. Następne. Nie wiem, co to jest. Z tej strony jak bateria, a z tej strony ma jakieś wzorki. Nie wiem, przeczyścimy, zobaczymy. Do następnego. No, mamy dobry sygnał. 76, 75 stały. Zobaczymy, co to jest. Jakaś stara hibernia, kolega powiedział, nie wiem. Nie wiem, co to za pieniądz. Pierwszy raz widzę płaski kijok. W domu oczyszczę. Zobaczymy dokładnie. No, elefancik jest zajebisty. No i kolejny guzik. Coś tam jest napisane, ale nie widać. W domu oczyszczę, zobaczymy. Chyba to już raczej będzie koniec, bo już robi się późno, zgłodniałem trochę. No ale jeszcze zobaczę, może jeszcze coś padnie. Na razie.